Paweł Gorzewski z nami, przepraszam, trener Paweł Gorzewski. Otworzyłeś klub, widzimy na koszulce Głaz Boxing. Powiedz, jak to wygląda w tym momencie u Ciebie? No, wygląda to tak, że karierę moją skończyła się w 2015 roku. Od tamtej pory tutaj zajął się trenerku, tyle że na siłowniach, wielu siłowniach w Białymstoku. Przyszedł czas na otworzenie czegoś własnego. W Białymstoku powstał nowy klub Głaz Boxing, który otworzyłem z moim wspólnikiem Marcin Bogdan, również moim zawodnikiem. We dwóch tam dopieszamy. Ten klub ma dopiero 3 tygodnie. Dzisiaj w Grudziądzu na Młodzieżowym Mistrzostwach Polski wystawiłem już jednego zawodnika, Karola Krupienika, który zdobył brązową medal. No dzisiaj przed chwilą po bardzo wyrównanej walce 3-2, słusznie czy nie słusznie, to nie mnie to oceniać, przegrał swoją walkę o finał. No szkoda, bo mocno wierzę w tego zawodnika, naprawdę no, ma papiery, żeby być bardzo solidnym, ciężkim. Bardzo w niego wierzę i wierzę, że tak będzie. Zaraz są mistrzostwa Polski seniorów, tam będę miał dwóch zawodników, także no, postawiliśmy też na dzieci, zrobiliśmy grupę dziecięcą, będziemy szukali przyszłych mistrzów. To fajnie, tak jak opowiadasz, jak u Ciebie wygląda sytuacja po karierze. Powiedz, śledzisz, co się dzieje w polskim boksie, bo od czasu, kiedy skończyłeś boksować, wydarzyło się wiele. Obserwujesz w ogóle to wszystko, co się dzieje, jakie mamy teraz promotorów, jacy zawodnicy wchodzą do gry. Interesuje Cię to jeszcze? Interesuje mnie to, bo żyłem tym całe życie, no jakby nie było tam 27 lat w tym miejscu, teraz jako trener z drugiej strony, ale też cały czas przy boksie, więc cały czas śledzę, jeżdżę na gale, też oglądam, kibicuję chłopakom, tych chłopaków, którzy boksowali w tych czasach, co ja już jest coraz mniej dosłownie, zostało kilku tylko, no ale cały czas kibicuję, żeby ten polski boks szedł do góry, no bo gdzieś tam na pewno jest cały czas w moim sercu. Tak, zapytam Cię, bo już o tym rozmawialiśmy przed chwilą, chyba w pół ciężkiej, żebyś nie wyszedł, co? No, do cruiser bym musiał zbijać troszeczkę, parę kilogramów, ale co, no po gdzieś tam tym treningu, jak zostawiłem boks, przerzuciłem się trochę na siłownię, już boksu był przesyt, także teraz pakowanie. No właśnie tak mówię, tak z odległości, nie wiem, 10 metrów, nie poznałem Cię w pierwszej chwili, tak? No ludzie różnie reguły. No Paweł mówi, jaki duży, no co, teraz sama siłownia bez boksu, no to wiadomo, nie ma takiego treningu aerobowego, to pompuje tylko te mięśnie. Powiedz temat, o który pewnie już Cię ktoś pytał. Kamil Szeremeta, to jest kolega Twój z miasta. Kamil ma walkę z Gennadijem Golovkinem. Walkę tak naprawdę, której wielu go skreśla. Jak ty widzisz tę walkę i jakie dajesz szanse Kamilowi? Każdy, kto wychodzi do ringu, ma szansę, jeżeli wychodzi po wygraną, a Kamil jest zmotywowany i tak dalej. No wiadomo, że zadanie jest bardzo, bardzo trudne, ale nie do wykonania. Wychodzi, robi robotę, sam wie, jak ciężko trenuje. Zrobił ogromne postępy pod okiem swojego trenera. Tak więc no, dzisiaj też jest innym zawodnikiem Mistrzostw Europy, kilka obron, także też już zapisał się w historii tego polskiego boksu. Ja muszę jeszcze wygranej. Powiedz jeszcze, tak już sobie rozmawiamy o boksie, tak na spokojnie. Brakowało Ci, tak jak zakończyłeś karierę, ten walka z Bartkiem Gra w Kontaktach, chyba ostatnia, brakowało Ci trochę potem tego boksu przez dłuższy czas, czy jednak szybko się z tym pogodziłeś? Nie, to nie da się pogodzić, ja do dzisiaj za tym tęsknię, też jak wychodzę z zawodnikami do ringu, też to przeżywam i tak dalej. Cieszę się, że zostałem przy tym boksie, bo to mi wynagradza chociaż po części. To, że już nie boksuję, nie ma już tej adrenaliny. No ja boksowałem w ringu, byłem 23 lata, także 3/4 swojego życia. Dalej jestem przy boksie, to mnie cieszy. No brakuje tej adrenaliny, wiadomo, tej pustki nie da się zapewnić chyba niczym. Ostatnio ci zawodnicy, tak mam wrażenie, że trochę... Jakby troszeczkę płytka jest ta czołówka w Polsce, prawda? Jak ty boksowałeś, było tych zawodników na topie więcej się dyskutowało też. Teraz jest ta czołówka bardziej, byśmy powiedzieli, tak płytka, chociaż to może jest brzydkie określenie. Jak ty ogólnie widzisz, który z zawodników ci się najbardziej podoba z tych młodych, którzy teraz boksują? Ja motorskiego boksu tak nie śledzę. Zawodowego bardziej. Zawodowego. No zawodowy, no ciężko, bo no co jest, Czerkaszyn, tak młody zawodnik, cały czas tam postępował, już jakieś tam mając osiągnięcia, no kilku innych młodych chłopaków, ale no co, no ja uważam, że problem jest tutaj w boksie amatorskim, nie ma jakichś tam rozgrywek, nie, chłopaki nie mają gdzie się sprawdzać, jest kilku dobrych chłopaków, widziałem po półfinale, że naprawdę fajnie sobie radzą, ale to można ich policzyć na palcach jednej ręki. I tak naprawdę, jeżeli nie ruszy ten boks amatorski, to niedługo nie będzie z kogo robić tych zawodowców. No zobacz. Coraz więcej promotorów, coraz więcej federacji, a zawodników coraz mniej. Taki trochę paradoks nam się zrobił. No
kiedyś jak ja boksowałem, no to my mieliśmy tam dwóch, trzech, czterech, nas było równorzędnych zawodników wazy, gdzie już nie było może ligi, bo ja kiedyś o tę ligę też jeszcze się zaczepiłem, starą naszą dobrą ligę, ale później nawet na tych turniejach cyklu Grand Prix przecież nas było dwóch, trzech, tak jak mówię, czterech wazy, gdzie my musieliśmy ciężko ze sobą rywalizować, nieraz gdzieś tam był kolega w klubie też w tej samej wadze, także to robiło poziom sportowy i ta rywalizacja klubowa i te walki regularnie toczone gdzieś tam w Polsce później przekładały się na wyniki jakieś międzynarodowe. Jeżeli tego nie będzie, to nie będzie wyników. Dziękuję Ci bardzo. Czego Ci mogę życzyć? Powiedz mi tak. Wszystko, co chciałem, to mam. Także no, dalej jestem przy boksie, jestem szczęśliwym człowiekiem. Także Tobie również wszystkiego dobrego. Dziękuję.